Siemka z tej strony Plusout, to jest kolejny odcinek z Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jak sobie pamiętacie, mieliśmy wyzwanie Flipendo i naukę latania na miotle, gdzie pierwszy raz zdobyłem wszystkie pierścienie naraz. Byłem po prostu w szoku. Pierwszy raz w grze mi się udało. No i teraz będziemy się uczyć zaklęcia. Dwóch zaklęć dzisiaj się nauczymy. Teraz będziemy się uczyć Alohomory. You're early for the lesson, Harry, but I'll teach you a new spell I've learned on my own. The spell I learned is Alohomora. It will open magically locked things, but don't get into any mischief. This is the symbol for Alohomora. When I stop, hold down the mouse button and make the same pattern. Then let go of the button. Właśnie teraz skupienie. Ajajaj. Ale jest. Kurde, nie wygodnie mi trochę. Ale 95 jest. Alohomora! That's excellent. Tyle dobrze. Great, Harry. I'm sure Professor Flitwick would give you 5 house points for that charm. Practice makes perfect, so dobra, give it another go. Ajajaj, no. To schodzenie myszką to jest po prostu u mnie tragicznie. Alohomora! That was quite impressive, Harry. That was really well done, Harry. Professor Flitwick would award you at least 10 house points. Practice makes perfect, so give it another go. Teraz muszę zdobyć tyle. Ile dostałem? Work, Harry. Professor Flitwick will be very pleased with that attempt, Harry. I'm sure he'd give you 15 house points. Practice makes perfect, so give it another go. Powinno się udać. Jak nic. Żaden błąd. 98. I pierwszy raz chyba mi się udało zrobić Alohomorę w 100%. No, mam 120 punktów już. To uczucie, gdy Hermiona daje ci punkty dla Gryffindoru, a nie nauczyciel. Best. We still have a few minutes before the charms lesson. No właśnie. That door in front of you is magically locked. Cast Alohomora to open it. Jest tutaj 8 ukrytych obiektów. Ja wiem oczywiście, gdzie one są. Ale najpierw otwórzmy sobie to. Tutaj są dwie karty, więc muszę uważać. Chociaż wiem, gdzie jest jedna na pewno. Owszem. To? Tak. Mamy kartę, już trzecią kartę. Jest to Tillytoke, z tego co widzę. Właśnie nie sprawdziłem tej karty, jaką dostałem w poprzednim odcinku. Jest to Merlin, najsławniejszy czarodziej wszechczasów, niekiedy nazywany księciem magów, należał do świty króla Artura. I tak jak mówiłem, jest to Tillytoke. No, całkiem niedawno zmarła. Odznaczona orderem Merlina pierwszej klasy za ratowanie życia ofiarom wypadków w Ilfracombe 1932, gdy smog zaatakował plażę pełną ludzi. No to nieźle. Mam już jedną kartę. No tutaj mamy kolejny sekret. Ponoć mówią, że w
Cast Alohomora to unlock it. Mówią, że w takich grach właśnie odbicia lustrzane to jest po prostu mało jest tego w tych grach po prostu. Jak taka gra ma coś takiego, to znaczy, że jest dobra. No więc macie dowód, że Harry Potter nie jest taki zły. Tak w ogóle dopiero dzisiaj zrobiłem sobie wszystkie intra, sam sobie je zrobiłem. Zresztą możecie zauważyć, takie strasznie amatorskie. Więc no. Chwila, znalazłem już raz, dwa. To będzie trzeci obiekt. To tu będzie ta karta? Charms class is through this door. Mi się to trochę nie wydaje. Czy ja wchodziłem tu? Tak, wchodziłem. Dobra, idziemy dalej. A bo tu będzie jeszcze jeden obiekt, ale tam nie, no, ale tam nie będzie karty. Kurde, żeby tego od każdego rycerza rzucić ten fasolkę jedną. No jeszcze chcesz? Boże. Nie lubię tak zbierać, o, lubię ten dźwięk i po prostu jak one tak wpadają tam do tego prawego górnego rogu. Ale tu jest kolejny secret. Nie wiem, czy czasami tutaj nie będzie karty, ale tu była dość mała komnata. Ważne, żeby mieć kartę. Nie, nie ma karty. Tu każdy sekret jest, że ma odkrył, więc nie mam się o co bać. Dobra, Alohomorę mamy zaliczoną, teraz będzie Wingardium Leviosa, której też chyba nigdy nie zaliczyłem. Jestem profesor Flitwick i dzisiaj nauczysz się levitation spell Wingardium Leviosa. Observe the correct Wingardium Leviosa symbol. When I stop, hold down the mouse button and follow the pattern, then release the button. Oczywiście full focus z mojej strony. Nie wiem, skipściłem aż tak bardzo. Nie, 96%. A dazzling effort, Mr. Potter. 5 points for Gryffindor. Dziękuję, dziękuję. Try going slightly faster this time. Mać. W końcu skupiłem, a co za różnica. O, 1%. Wingardium Leviosa! Muszę się bardziej postarać. Mr. Potter. 10 points for Gryffindor. Try going slightly faster this time. Right. Nie, 95% ja nie zaliczę w tym odcinku. Z Wingardium Leviosa oczywiście. No. Ledwo co zaliczyłem to. Most impressive, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. 150 punktów już mamy. Try going slightly faster this time. Nie,
Okej, wyłączyło mi się nagranie, ale zamykam oczy. Jest! O ja! 95 na 95. 20 points for Gryffindor. Równiusieńko! Udało się. Już dwie lekcje mam na maksa zaliczone. Flipendo mi się tylko nie udało. Follow me, Mr. Potter. Wiem już, jak to robić. Czy mam taką taktykę, tak jakby. Cast Wingardium Leviosa on that statue, then move it onto that large plate. Wingardium Leviosa! Ruszamy tym, żeby położyć. Well done! Now go and collect the chest. Sprawdziany. I'll meet you at the end. Good luck, Mr. Potter. Idziemy od razu. Będziemy przedłużać. A jeśli chodzi o te intra, to ja po prostu z końca gry Insygnia Śmieci, część druga, sobie po prostu wyciąłem taką... coś typu dziękujemy za grę, tak pod koniec jest, po napisach. I właśnie były fragmenty, wszystkie części nie są zbyt, niektóre intra nie są zbyt długie. Do Komendy Tajemnic musiałem użyć też trochę do Mistrzostw Świata w Quidditchu, bo intro by trwało 3 sekundy, więc... Ale to intro jest chyba najdłuższe. Nie, z Insygnii jest najdłuższe. Idziemy dalej. Tutaj trzeba uważać na gnomy za tymi kolumnami, jak się odsłoni, żeby ona nie zabrała posadek, oczywiście. O, nie mam poza tym wspólnego z nimi. No i tylko dwa, serio. Dobra, to pójdziemy na to naprawę. A nie, trzy. Easy. Jestem mistrzem w odgnamianiu, że tak powiem. Okej. Okej, udało się. Bez przeszkód. Tak już nie mam co tu komentować. Nic tu się ciekawego nie dzieje. Tylko te gnomy były ciekawe. Teraz będzie. Teraz się zrobi ciekawie. Tu jest druga. Tu jest trzecia. Sprawdzę, czy tutaj czasami czegoś nie ma. A, tu jest tylko ta płyta. Z blokiem. Na blok znaczy. Ej, czekajcie. Chcę sprawdzić, czy na Harrym... Spuściliśmy sobie na łeb blok. Brawo ja. Dobra. Spadamy szybko. Padamy, znaczy. O, udało się. Tam jest gwiazdeczka, ale to ją później sobie zdobędziemy. Bo wyzwanie Wingardium Leviosa też się liczy. Czy tam już będzie koniec? Tak, tam już będzie koniec, więc niedługo kończymy odcineczek. Tutaj jest sekret. O,
Właśnie. Zapomniałbym o tym. Nie mam tu lustra. Aj, myślałem, że spadnę. Skrzynki. Dobra, zbieramy fasolki te. I spadamy na dół, zbierając o gwiazdkę, udało się. Gdzie jest ta karta? Jest tu. To nie jest Elfia's Dodge. Boże, przeczytałem rozdział ostatnio z Elfiasem Dodge'em. Insygnie śmierci. Myślę cały czas o nim jest. Dobra. Co to za karta jest? Burdok Muldo. O, dobra, kojarzę go. Przewodniczący Rady Czarodziejów w latach 1448 i 2 lata Rzym? A nie. Że był przewodniczący w tych latach. A żył więcej. Rudy był. Nie, ja próbuję tam... Nie chcę zaczynać od księgi. Wolę poczekać. Nie powtarzać tego znowu. I teraz robimy ninja akcję. Dziękuję. Wszystkie gwiazdki i wyzwanie Wingardium Leviosa już mamy za sobą. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You've collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, off you go. On poszedł się zabić. Patrzcie, on zaskoczy z dachu. Nie będzie żył. Nic o samobójczych. To jest jeszcze... A nie! Ja właśnie odblokowałem sobie ukryty obszar. Dobra. Ale idziemy do drzwi i kończymy wyzwanie. I tyle na dzisiaj. Sobie zrobimy tylko... No i to jest zielarstwo już. Trzy ukryte karty i trzy ukryte obszary tu mamy. O ja... I chyba tutaj będzie coś ciekawego. Dobra. Ale to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć.